Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać prosty manikir hybrydowy. Zaczynamy od tego, żeby przygotować sobie paznokcie. Oczywiście jest to najważniejszy etap tak naprawdę, więc odsuwamy bardzo skrupulatnie wszystkie skórki, tak aby płytka była jak najbardziej odsłonięta. Możemy to zrobić za pomocą takiego właśnie drewnianego patyczka. Następnie przechodzimy do tego, aby zmatowić płytkę paznokcia. I tutaj zalecałabym taki właśnie pilniczek. I potem przechodzimy do tego, aby paznokietki opiłować, nadać im kształt. To już tak naprawdę jest kwestia dowolna, bo taką jaką długość chcecie mieć, tak po prostu powinnyście sobie te paznokcie skrócić. I następnie ja wykonuję taką czynność, jaką przed chwilą widziałyście, czyli jeszcze delikatnie pilniczkiem właśnie matowię przy skórkach. Potem wycinam skórki i nadaję już taki ostateczny kształt każdemu z paznokci. Oraz ewentualnie, jeżeli gdzieś tam jeszcze się jakieś skórki nawinęły, to również przesuwam i wycinam takim właśnie radełkiem. Nie wiem jak to nazwać. Następnie nakładam odrobinę cleanera na taki większy płatek kosmetyczny. Cleaner jest z firmy Neonail, płatki kosmetyczne są z Lidla, takie duże. I każdy paznokieć krok po kroku, każdy pojedynczy, tak skrupulatnie oczyszczam właśnie tym cleanerem. Ma to na celu odtłuścić płytkę z ewentualnych jakichś tłustości i przygotować do dalszej pracy. Tak właśnie wyglądają teraz przygotowane dłonie do malowania. Przechodzimy do lakieru bazowego. Jest to lakier z semilaka. Jest to tak zwany base. Po prostu base coat. Można tak nazwać. I to może być obojętnej firmy. Ja akurat mam z semilaka. I skrupulatnie w niewielkiej ilości, ale tak, aby pokryć cały paznokieć, nakładamy na każdy jeden pojedynczy paznokieć i musicie to zrobić dość skrupulatnie, ponieważ nie możecie pozalewać skórek, no bo to potem może skutkować tym, że po prostu będzie to nieelegancko wyglądało, lakier będzie mógł się zapowietrzać. Więc tak skrupulatnie to robimy i wkładamy do lampki na 60 sekund. Ta lampka jest lampką LED-ową i jest z firmy Neonail. Następnie nakładamy lakier budujący, który zawiera w sobie oczywiście kolor. Ja wybrałam lakier z Neonail w kolorze My Lolita i jest to taki bardzo fajny, żywy róż. Akurat moja modelka, którą jest Ania z kanału Shadow, wybrała sobie właśnie ten kolor. Po prostu jej się spodobał. Więc nakładamy równie skrupulatnie jak bazę i tutaj jest taki plus, że w przeciwieństwie do zwykłych lakierów do paznokci, te lakiery hybrydowe są bardzo takie, można powiedzieć, elastyczne, plastyczne, więc nie ma takiej możliwości, że coś nałoży Wam się źle, będziecie miały jakieś zacieki, bo po prostu możecie cały czas do samego końca, zanim włożycie do lampki, możecie nad tym pracować. Ale generalnie one się bardzo fajnie układają, jak widzicie. I dajemy ponownie do lampki na 60 sekund. Następnie po wyjęciu z lampki nie przemywamy nadal płytki i używamy top coatu, czyli takiego lakieru, który ma na celu nabłyszczyć, utrwalić te warstwy, które uprzednio nakładałyśmy. I ja również nakładam tutaj lakier, który jest akurat lakierem z semilaka, natomiast możecie to zrobić każdym innym lakierem z każdej innej firmy. I tak jak wszystkie inne poprzednie warstwy, tak również ta powinna być nałożona skrupulatnie i wkładamy do lampki. Na koniec zawsze robię kciuki. Zawsze zostawiam to na koniec. I tutaj standardowo te same czynności, które widziałyście wcześniej. I potem, kiedy już mamy gotowe wszystkie paznokcie, przechodzimy do cleanera, którym odtłuszczałyśmy płytkę i przemywamy porządnie te wszystkie warstwy, które były nakładane. Ma to na celu takie pozbycie się takiej lepkiej warstwy. I tak naprawdę jest to wszystko. Potem nakładamy tylko olejek na skórki i nasze paznokcie są gotowe. Jak widzicie, dość szybko, sprawnie, a efektownie można osiągnąć naprawdę
Bardzo fajny rezultat. Mnie ta metoda osobiście bardzo urzeka. Dajcie znać, czy chciałybyście, abym pokazała Wam w jakimś innym filmiku, tak bardziej w pogadance o wszystkich tych akcesoriach do paznokci. A dziś już Wam dziękuję za uwagę. Tak wygląda efekt końcowy. Dziękuję Wam. Pa! They come creeping back to each street corner. And with no warning, they come creeping back to each street corner. And with no warning, they come creeping back to each street corner.